Witam Was, Beraty, serdecznie. Dzisiaj taka nietypowa sytuacja. Ostatnio bardzo dużo się u nas działo. Każdy słyszał. Natomiast nie w tym sedno. Przechodzimy od razu do rzeczy istotnych. Jakiś czas temu wpadł mi do głowy taki pomysł. Myśl. Skoro youtuberzy kradną nam rap, dlaczego my nie możemy czegoś od nich zaczerpnąć? W związku z tym wynajęliśmy Hasza Chatę, Hasza Dom, naszą wielką twórczą przestrzeń, w której będziemy robić mnóstwo szalonych rzeczy. Płytę. Co jest, Dyku? To jest Dawid. Ja jednak wszystko sobie przemyślałem i zgadzam się na wszystko. Najpierw to do chaty przeprosić znajomków. Zapraszam. Tam już zapiekanka z kota jest robiona. Przepraszamy za małe problemy techniczne, a na nas zawsze musi coś naszpącić. Szedam! Muszę dokończyć tutaj, jak to wygląda wszystko z chatą. Tak, nasza wielka przestrzeń twórcza, już się nie mogę doczekać, żeby wam to pokazać. To nie jest jakiś tam odpicowany, piękny domek. Villa. Tylko dziwne, interesujące miejsce, pełne artyzmu osoby, która nam to wynajmuje. Mnóstwo obrazów, starych mebli, antyków. Za chwilę to wszystko zobaczycie. Będziemy tu przez miesiąc troszeczkę bawić się w youtuberów z przymrużeniem oczka, troszeczkę na poważnie, sami zobaczycie. Robimy tu płytę. Ja mam wygodne, tak jak moja torba, czyli wszystko się tu miesza, to jest Viagra Postman. Jutro na obiad robię mielone. Mixtape Hashashins Label, wszyscy, całą ekipą Hashashins, poznacie nas bliżej i szukamy swoich włosów. Co Nie będę więcej opowiadał, zapraszam Was do Hasza Domu, Hasza Chaty. Światła przez lupę! Tak będę nawijał lupę. Lupę! Ona bawi się Hasza Chata, codziennie nowy bęk.